Podcast Show. Po 10 odcinku. Nagrywamy to tydzień przed. Tak. Bo Kuba mógł tylko tydzień przed. Tak. ale wszystko jest w porządku. Będzie odcinek po. To jest odcinek specjalny, drugi z kolei. Pierwszy w lipcu. Tak co miesiąc będą się pojawiały odcinki specjalne. Pierwszy raz, można powiedzieć, w miarę profesjonalno-amatorskim studiu. Na tyle, na ile byliśmy w stanie. Tak. Jest komoda, jest ładny, jest roślinka, jest ładny obrazek. Nagrywamy telefonem, bo jeszcze nie mamy kamery, ale jest w porządku. Kuba zajmuje się u nas social mediami. Tak, ja zajmuję się promowaniem i Facebooka, i ty jesteś od Instagrama, ja mam też Twittera na sobie. I tak, ze mną był pierwszy podcast. Tak, właśnie, bo nie, może ktoś się zorientował, może nie. Nie wiem, czy po głosie. Tak, ale Kuba był pierwszym moim gościem w Mateusz Podcast Show. Rozmawialiśmy wtedy o studiach za granicą, Kuba już skończył swoje studia. Czeka na wyniki. Tak, za 3 dni mam wyniki i boję się trochę, nie powiem. No, zobaczymy jak to będzie, no ale będzie wszystko w porządku. Tak, będzie dobrze. Okej. No tak naprawdę co? No, nasze drogi się trochę tak przypadkowo spiknęły. No bo wrzuciłem ofertę, że szukam osoby, która chce mi pomagać w social mediach. No i między innymi zgłosił się Kuba. Tak. Byłeś jedną z bardzo niewielu osób, która mieszka na Wyspach Brytyjskich, bo ty mieszkasz w Walii, ja mieszkam w Londynie. Dzisiaj jesteśmy w Londynie. Tak, specjalnie przyjechałem tutaj z mojego Cardiff do Londynu. 4 godziny busem. 4 godziny busem. No, no pewnie niełatwo podróż. Nie było tak źle pod pozorom. Wszystko było bezpieczne, więc wiesz. W maseczce oczywiście. Tak, w maseczce, na tych podwójnych siedzeniach tylko jedna osoba mogła być, odstępy, wszystko. No cóż, było gorąco, no ale... No. Pociągami tutaj się raczej tak daleko nie jeździ, bo są cholernie drogie. Tak, są strasznie drogie i to jest różnica 40 funtów czasami więcej w porównaniu do busów, więc pociągi się nie opłacają. Czasami jest nawet bardziej opłaca się polecieć Ryanairem z Londynu na przykład do Manchesteru czy do Liverpoolu niż pociągiem. Tak. Pomimo tego, że jest dużo szybciej pociągiem, tak? No bo wiadomo, pociąg jedzie na północ, no. Pociąg jedzie powiedzmy 2-3 godziny, a samolot, no powiedzmy, leci tam, nie wiem, 20-25 minut, z tym, że trzeba być na lotnisku dużo wcześniej. No tak. Więc wszystko ma swoje plusy. Wszystko ma swoje dokładnie. Więc już chyba lepiej wziąć tego busa. Dokładnie, nie się przemęczyć i zaoszczędzić. Dokładnie. No właśnie, Kuba zaaplikował o. Pozycję w social media, tak. Menadżer. No, zdecydowałem się z Kubą zacząć współpracę, no bo tak naprawdę wydawało mi się taki najbardziej konkretny. Chociaż było bardzo dużo fajnych aplikacji i naprawdę był dylemat. Byli ludzie, którzy mi pomagali rozwiązać ten problem, no ale chyba też ze względów praktycznych. No bo to też jest forma takiego work experience, bo to się wiąże z moimi studiami, bo miałem też marketing i tak social media to też marketing i jakoś tak się złożyło, że się dogadaliśmy i no jestem już. Ile... Jest jeszcze jeden Kuba u nas w zespole. Tak, jest jeszcze jeden Kuba. Pozdrawiamy Kubę. Tak, pozdrawiamy serdecznie. A zajmuję się prowadzeniem naszej strony internetowej. Tak, aktualizuję stronę, więc no, no wykonuję dobrą robotę. No, tak. Przynajmniej ja nie muszę tego robić. No, jest to strasznie upierdliwa robota, no bo tak naprawdę trzeba wszystko tam pokodować, tak. Poumieszczać i tak dalej. To nie nasza bajka. Nie nasza bajka, ale Kuba robi dobrą robotę, więc jest spoko. Ja zajmuję się tak naprawdę nagrywaniem podcastów, montowaniem, tak, robieniem grafiki, wszystkim innym, tym nie zajmuje się Kuba i Kuba. Tak. Więc wszystkim innym zajmuję się ja. No, tak jest. Kuba, przed 3 dni temu wrzuciłeś na Facebooka post, tak, z prośbą o pytania do Q&A. Tak, do naszego odcinka specjalnego i kilka dostaliśmy. Niektóre były ciekawe, niektórych nie publikujemy, bo są dość prywatne. Tak. Jeszcze to nie ta pora, ale myślę, że... Może kiedyś. Może kiedyś, dokładnie. Może kiedyś nam się uda odpowiedzieć na wszystkie wasze pytania. Może kiedyś spotkacie mnie, albo Kubę, albo kogokolwiek. Albo Kubę.
No tak. No to co, to zaczniemy od pierwszego pytania? No. No tak, pierwsze pytanie było, jakie są wasze zainteresowania, Kuba? Powiem wam tak, że przez lockdown zacząłem się interesować ogrodnictwem i pierwsze dwa tygodnie zamawiałem różne nasionka, zamawiałem doniczki i zacząłem przemieniać swój pokój w dżunglę. No i zaczęły mi rysunki wyrastać i w to się wkręciłem. Tak poza tym lubię grać na swoim ukulele. Nie wiem, czy nawet wiedziałeś o tym. Nie. No to sobie pogrywam na ukulele, też kiedyś grałem w zespole, także strasznie tak muzycznie. W ogóle muzyka w mojej rodzinie jest też dość zakorzeniona. Mój ojciec był w Akademii Muzycznej, mama gdzieś tam też. Wszyscy po prostu grają na wszystkich możliwych instrumentach. No a tak poza tym to, nie wiem, lubię pić alkohol czasami. Nie wiem, czy wiesz, ale ja kiedyś grałem na akordeonie. Naprawdę? Tak, ale znudziło mi się bardzo szybko, po półtora roku niecałym. No to półtora roku to i tak dużo. Ale no teraz nie potrafię nic. No ja może byłem wtedy w drugiej, trzeciej klasie podstawówki, jakoś o, tak, Boże, więc to był mega dick. Lat temu, nie? Tak. Starych dobrych czasów. No to było z 13 lat temu. No, ale jakbyś mi dał teraz akordeon, to nic bym nie zagrał. No, znaczy myślę, że po jakimś czasie, gdyby tam może pamięć mięśniowa się włączyła. Może. Kiedyś, bardzo, bardzo dawno temu, jeszcze u dziadka razem z moją siostrą, bawiliśmy się w ten sposób, że jedna osoba ciągała akordeon, ten miech, a druga grała jak na pianinie. No. Znaczy grała, no, dużo powiedziane. Jak ten, bo wciskanie klawiszy oraz... Dokładnie. Jak leci. Dokładnie tak. Moje zainteresowania, przede wszystkim wszelkiego rodzaju wyścigi, rajdy, przede wszystkim Formuła 1, to jest mój konik, można powiedzieć, to uwielbiam. Oglądam wszystkie możliwe sesje. No i tak naprawdę z takich rzeczy to wszystko. No a zaczynając od lockdownu, ty zacząłeś się interesować ogrodnictwem. No ja zacząłem swój podcast z nudów, tak. Bo w Wielkiej Brytanii był taki program, że ja pracuję ogólnie w biurze. I ten program pomagał firmom w ten sposób, żeby nie zwalniali ludzi. To państwo tak jakby płaciło 80% pensji, tak że firma nie musiała płacić, tylko warunek był taki, że te osoby nie mogły wtedy pracować. Dokładnie. No więc od 20 kwietnia tak naprawdę do zeszłego tygodnia siedziałem sobie w domu, nic nie robiłem, no i trzeba było się czymś zająć. No i tak myślę, może nagram. Dlaczego by nie? Dokładnie. No i najpierw się napatoczył Kuba, potem był drugi Kuba. Zakonnik. Tak, potem był drugi Kuba. Tych odcinków już trochę było. Mamy już w sumie no prawie 3 miesiące. No, teraz... Około 500 subskrypcji, więc nie jest to taki zły wynik? No, jak na 3 miesiące. Zaczynaliśmy od zera, to jest naprawdę, uważam, super. Się rozwijamy i oby tak dalej. Dokładnie, dokładnie. Więc no ostatni odcinek, który jeszcze w momencie nagrywania jeszcze nie wyszedł. Sudemperorem. Tak, Sudemperorem. To po prostu był hit, że udało ci się go do niego napisać i że on w ogóle ci odpowiedział. Ja też w ogóle byłem zdziwiony, no bo czasami, że tak powiem, jak trochę mi się nudzi, albo po pracy, albo w czasie jakiejś przerwy, albo w ogóle wieczorem, jak siedzę sobie przy komputerze, przeglądam sobie YouTube'a albo cokolwiek innego i myślę, wyślę. Może się uda. Szkodzi, nie? Może się uda, tak. Do paru osób z polskiego YouTube'a też wysyłałem. No ale Sudemperor odpowiedział tak naprawdę w ciągu 2 minut. I mówi, pewnie nie ma problemu. Co prawda pisaliśmy po angielsku, bo powiedział, że czuje się bardziej komfortowo pisząc po angielsku, ale rozmowa naprawdę jest bardzo ciekawa. Jeżeli słuchaliście, to na pewno podzielacie moje zdanie. A to jest koleś, który ma 500 tysięcy subskrypcji, czy jakoś tak? Tak, pół miliona. No, ponad już pół miliona. No, ponad pół miliona, więc no ładnie. Ładnie. A to jest człowiek, którego ja oglądałem w 2013 roku jako 18-latek, więc tym bardziej mam straszną taką sentyment do niego. I tak, w ogóle no myślę, że to była taka osoba, w ogóle w tej rozmowie nie poruszamy jakichś tematów takich bardzo skierowanych na niego jako osobę. Bardziej się skupiamy na jego postaci, w ogóle pomysł i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli jest to pierwszy odcinek, który oglądacie Mateusz Podcast Show, to polecam. Odcinek jest naprawdę bardzo fajny.
No i tyle tak naprawdę, jeżeli chodzi o Fudę Perola. No nie będziemy zdradzać szczegółów. No, trzeba, musicie obejrzeć podcast, nie? Dokładnie. Żeby się dowiedzieć wszystkich. Dokładnie. Dobra, to zainteresowania mamy za sobą. Kolejne pytanie. Ile zajmuje Wam przygotowanie jednego odcinka? To jest tak naprawdę pytanie do Ciebie do mnie, niż... od strony technicznej mm-hmm. i do Ciebie od strony social mediów, publikowania i tak dalej. Mm-hmm. To może zacznę ja. No tak, no bo Ty masz więcej w sumie do powiedzenia. W tym. Tylko pytanie, odkąd zaczynamy? Czy zaczynamy od pomysłu, czy zaczynamy od nagrania, czy zaczynamy od kontaktowania się z tą osobą, bo tak naprawdę to może być... Mi się wydaje, że możemy zacząć od momentu, kiedy już ta osoba powiedziała Ci, że jest chętna i macie, nagraliście już podcast i co się dzieje dalej. Okej. Okay. Czyli nagrywamy podcast, mamy nagrany podcast. Zwykle nagranie takiego podcastu zajmuje około godzinę, pomimo tego, że materiału jest około 30-40 minut, bo wiadomo, musimy się dzwonić, że tak powiem, zsynchronizować się, sprawdzić. Tak, wszystko zrobić ze strony technicznej. Dokładnie tak. Niektórzy mają profesjonalne mikrofony, niektórzy nie, co pewnie zauważyliście. No i tak naprawdę zaczyna się montaż, tak? Staram się raczej montować na bieżąco, po to, żeby nie stracić jakichś wątków, mniej więcej pamiętać, tak, co kiedy było, żeby można było fajnie to zmontować. Chociaż i tak staram się robić to bez jakichś większych cięć. Mm-hmm. Czasami się zdarza, no, że musimy na chwilę przerwać, tak, bo na przykład... No nie, niestety nagrywam przez internet w większości. Mamy lockdown, znaczy niby nie mamy, ale mamy. Ale mamy. Więc... Większość ludzi też jest w Polsce, więc nie ma nawet jak tutaj przyjechać. Więc, dokładnie. No, mam nadzieję, że to się zmieni. Będziemy mogli jak najwięcej nagrywać właśnie takich podcastów face to face. Zmontowanie takiego podcastu myślę, że około do 2-3 godzin, jeżeli mówimy o samym audio. Mamy zmontowany podcast, bo tak naprawdę nagrywamy dwie ścieżki, gościa mnie, potem to trzeba zsynchronizować, wyeksportować jako jedną ścieżkę, potem do tego dodać muzykę, jakiś ewentualny wstęp, wyczyścić to audio, żeby to w miarę dobrze brzmiało. Dobrze słuchało. Dokładnie, dokładnie. Nie zawsze się to niestety udaje. No tak, my czasami problemy techniczne się zdarzają, na które nie mamy wpływu. Dokładnie tak, więc no... Tak naprawdę samo audio to jest około 3 godzin. Potem to się renderuje, więc to już, tak powiem, się robi samo. Potem przechodzimy do montowania wideo. Co prawda to wideo na YouTubie nie jest jakichś wysokich lotów, bo to jest jednak podcast. Więc skupiamy się głównie na audio. Na audio. Tyle czasu spędzasz na obróbce, żeby tego dobrze się słuchało. Dokładnie. Obróbka wideo to już tak naprawdę zależy, co robimy, gdzie robimy, o czym robimy. Tak, tak naprawdę chyba najdłużej zajęło mi montowanie podcastu z Eagle, jeżeli chodzi o osoby zaginione, bo tam mieliśmy różne logo, to trzeba było też ładnie wkomponować, trzeba było znaleźć fajne tło, bo niektórzy mówili, że to tło jest trochę monotonne z tyłu, więc ci, którzy lubią oglądać na YouTubie, dlatego staram się od jakiegoś czasu, żeby to jednak było jakieś wideo, nawet jeżeli to jest zapętlone wideo, ale żeby coś tam się ruszało, coś tam się zmieniało, żeby można było na coś popatrzeć. Wiadomo, moje logo, kliknij subskrybu i tak dalej. Tam logo gościa Twojego. Dokładnie, więc to tak naprawdę zależy, jak montuję i do czego montuję, no ale myślę, że w przeciągu godzinę mi najszybciej zajęło montowanie takiego podcastu, najdłużej 2,5, właśnie jeżeli chodzi o ten wideo z Eagle. No później jeszcze muszę zrobić grafikę, tak? Tak. Ile czasu mi zajęło zrobienie pierwszej grafiki? Pierwszą miniaturkę na YouTube'a to było właśnie z Kubą, który był zakonnikiem. Tak, bo ja jeszcze nie dostałem swojej miniatury. A właśnie, trzeba zrobić. No. Za pierwszym razem zajęło mi to prawie 3 godziny. Bo ja nie jestem kompletnie w programach graficznych zaznajomiony, więc trzeba było, szczerze powiedziawszy, uczyłem się z YouTube'a. No tak, no metoda prób i błędów, nie? Dokładnie. Więc robienie grafiki, co, jak, gdzie, jak, co, gdzie umieścić, ile warstw, to na początku to brzmi jak czarna magia. Teraz zrobienie miniaturki zajmuje mi maksymalnie 20 minut, pół godziny, więc to zależy, tak?
No potem wiadomo, trzeba wrzucić na YouTube, opisać, wrzucić na RSS, czyli na wszelkiego rodzaju Spotify, Apple Podcasty, Google Podcasty. Tak, tak, też musi się zrobić, ile razy mieliśmy właśnie obsuwy. Tak, Spotify nas raz wystawił, tak, bo opublikował jeden odcinek dzień później. Tak, raz w ogóle zniknęły dwa odcinki, gdzie na Apple Podcast, Google Podcast, tak, były widoczne. Tak, były. No nie, czasami mamy takie śmieszne problemy techniczne. Dokładnie, dokładnie. Więc no, mogę powiedzieć, że spokojnie myślę, że montowanie jednego podcastu takiego od A do Z po nagraniu zajmuje powiedzmy do 8 godzin. Oczywiście to jest rozłożone w czasie, tak? No, tak. Nie jest tak, czasami, że siedzisz cały czas i montujesz. Czasami się zdarza, tak? Że no, mam wenę. To ostatnio rozmawialiśmy. To wystać, nie? Mam wenę, robię. Ale czasami zdarza się tak, że trochę mi się nie chce. No. Zwłaszcza jak jestem po całym dniu pracy. Siedzenia przy komputerze, dokładnie, to jeszcze dalej, wiesz, oczy się męczą i wszystko, więc to zrozumiałe. Dokładnie, więc staram się robić to partiami, powiedzmy, rozłożonymi na kilka dni. Mhm. Tak? To teraz opowiedz, jak to wygląda z strony social mediów. Znaczy, tak naprawdę nie ma dużo do mówienia z strony social mediów. My mamy zazwyczaj właśnie rozmowę, łączymy się całym teamem na... Co tydzień w zasadzie tydzień. Staramy się mniej, tak, więcej. Czasami no, wychodzi, czasami nie. I planujemy sobie właśnie posty na cały tydzień. No i potem to jest już kwestia tylko tego napisania, znalezienia grafiki, zaplanowania i żeby się samo wrzuciło, bo też nie zawsze mam dostęp po prostu do internetu. O danej godzinie. Tak, o danej godzinie. Więc wszystko się publikuje samemu i no i tak to wygląda. Nie ma dużej filozofii. No u ciebie z Instagramem trochę też inaczej wygląda, nie? No tak, no bo to jest raczej Instagram traktujemy jako taką platformę behind the scene. Tak, no. Żeby słuchacze, którzy chcą mnie śledzić na Instagramie, wyglądało, mogli zobaczyć jak naprawdę jak wygląda. Tak. Może nie życie, bo nie poplukuję tam jakichś prywatnych rzeczy, ale takich rzeczy, może życia podcastu, bardziej w ten sposób, no, tak? Czyli jak nagrywamy, co nagrywamy, wrzucimy pewnie za chwilę zdjęcie, jak wygląda nasz plan dzisiaj. To jest bardzo profesjonalne. Mam nadzieję, że dobrze to wygląda przynajmniej. Nie no, wygląda uważam super, no ja nie mam nic do zarzucenia ci. No właśnie. Dobra robota. Dokładnie. Więc wiemy tak naprawdę, wy wiecie, tak? My też wiemy, że zajmuje nam ogarnięcie tak naprawdę jednego odcinka i wbrew pozorom codziennie jest coś do zrobienia, tak? Bo czasami na przykład wydarza się coś, że musimy wrzucić podcast na przykład o czymś innym, tak? Bo coś się wydarzyło, tak. Chcemy się do tego odnieść, chociaż staramy się być w miarę powiedzmy apolityczni. Tak, czy obiektywni. Tak. Obiektywni, dokładnie, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju sprawy w Polsce. No. I tyle tak naprawdę. No, to nie, więc... nie ma nic innego, co trzeba dodać. Dokładnie. No oczywiście, jeżeli macie jeszcze jakieś dodatkowe pytania, to zapraszam. Tak, można się z nami skontaktować przez Facebooka, przez maila. Przez Instagrama. Wszystko. Przez co chcecie. Tak, do wyboru, do koloru. Dokładnie. Kolejne pytanie. Kto jest z waszej ekipy? To już mówiliśmy. Tak, to jestem ja, Mateusz. Dzień dobry. Kuba. I drugi Kuba też Kuba. Tak. Więc jest nas trójka jak na razie. Była jeszcze jedna osoba przez chwilkę. Rozmawialiśmy o tym wczoraj, która miała być odrobienia grafiki. A, pamiętam, no. Ale nie wyszło. Ale nie wyszło, dokładnie. Skąd pomysł na prowadzenie podcastu? No to, nuda. Tak, nuda i fakt, że masz taki typowo radiowy głos. No właśnie, taki... rozmawialiśmy o tym tak, wczoraj. No właśnie. Przez mikrofon mój głos, tak powiedziałeś przynajmniej, brzmi radiowo. Nie ty pierwszy to mówisz, tak? Bo są ludzie, którzy też mówią, że głos jest bardzo radiowy. Krzysztof Ibisz też mówił, znaczy ktoś tam powiedział Krzysztofowi Ibiszowi, że mam sexy głos, więc no chyba coś w tym jest. No. Jeśli Ibisz tak powiedział, to wiesz. Dokładnie. A tak naprawdę takiego głosu takiego w takiej normalnej rozmowie jakoś chyba nie ma. Ale to chyba takie... Znaczy, i tak masz przyjemny głos do porozmawiania i jak nagrywasz i tak wiesz, na żywo. No to nie wiem, może jakoś wchodzę w rolę, nie wiem, ale nie wydaje mi się. Myślę, że robię to w miarę naturalnie. Nie, no właśnie... tak też to brzmi. No to dobrze, Mam nadzieję, że wy też tak sądzicie. Kolejne pytanie, kiedy następny giveaway?
Jeden rozdaliśmy. Tak. 50 zł na Allegro. Na Allegro, no. Drugi myślę, że planujemy w połowie wakacji, czyli mniej więcej przełom lipca, sierpnia. Mhm. Tak, akurat będzie 500 subskrypcji, coś takiego. Może? Mam nadzieję. Może no, więcej. No, zobaczymy. Może zobaczymy. Ale nie obiecujemy. Dokładnie, ale tak, planujemy, myślę, że w wakacje jeszcze nam się coś uda ogarnąć. Może teraz po prostu wymyślimy jakiś konkurs, zamiast po prostu like, share, komentarz i tak dalej. Coś można pomyśleć. Już ostatnio mieliśmy kilka fajnych pomysłów. No ale coś można ten innego teraz, bardziej kreatywnego, może coś ten? Piosenkę? Hot 16 Challenge? Hot Mateusz Podcast Show Challenge? Yes. Wiesz, może tam dojdzie do jakichś polskich youtuberów, polskich wykonawców piosenki. Tak, piosenka Doda. Właśnie Doda. Tutaj też o Dodzie i Mandery nie rozmawialiśmy. Tak, znacie Every Night? Jestem za młody. To nie wiem, czy dobrze, czy niedobrze. Może dobrze. No to chyba dobrze. Chociaż miałem kiedyś znajomego, który bardzo się za nią. Ale to było dawno, dawno, dawno. To było jeszcze jak byłem w gimnazjum. Mm-hmm. Bardzo ją lubił. Szczerze, czy mandarynę? Mandarynę. Mandarynę. Szczerze powiedziawszy, nie bardzo wiem, co konkretnie. Ale było. Tak. No bo to takie trochę disco polo pomieszane z amerykańskim popem. No to znaczy to nie brzmi jak dobra kombinacja. Dokładnie. Dokładnie. No ja nie widzę w tym nic ciekawego. Chociaż nie. Tancerką jest dobra. No bo jest choreografem. Tak, to muszę jej oddać. Ale... Więc to nie jest strasznie zostanie przytańczenie. No tak. Kolejne sobie. Kolejne pytanie. Małe cięcie, tak, niestety tak. Mały problem techniczny, ale już działa. Jakie było pytanie jeszcze raz? Jakich programów używasz do montowania podcastu? To jest pytanie do ciebie. Więc co ja używam? Używam do montowania wideo, używam Sony Vegas. Tak naprawdę wcześniej też zdarzało mi się montować różnego rodzaju filmy i tak dalej, jakieś tam różne rzeczy, więc tak naprawdę całe życie używam Vegasa. Nie całe życie, ale no, przyzwyczajam się po prostu do jego używania, więc głównie używam Sony Vegasa. Teraz to się nazywa... Nawet nie wiem, Vegas w każdym razie. Do montowania audio, darmowego programu Audacity, chyba to jest taki program. Jeden z bardziej popularnych. Dokładnie. I dobrych. I dobrych, no bo ma dużo, dużo funkcji, jest darmowy przede wszystkim. Może kiedyś będzie mi stać na jakieś, nie wiem... Coś fajnego do montowania. Ale jak działa, to nie. Jak działa, to tak. Czemu nie? Dokładnie. Co dalej mamy? Skąd bierzesz pomysły na odcinki i na gości? No to już też o tym przed chwilą rozmawialiśmy, tak, że po pracy sobie... Dokładnie. Tak naprawdę pomysł wpada, pisze, albo ty piszesz, tak. Albo ktoś mi pomaga. Po prostu jest, znamy jakąś osobę, która może się wypowiedzieć na jakiś ciekawy temat i po prostu tak... Piszemy, nie? Dokładnie, więc jeżeli ktoś się zgłosi, ktoś sam się zgłosi, bo zdarzają się osoby, które same się zgłaszają i mają ciekawy temat do rozmowy, to jak najbardziej, tak? Tak. Dlatego jeżeli na przykład wy macie kogoś albo sami chcielibyście porozmawiać ze mną to na jakiś ciekawy temat, jak najbardziej zapraszamy. Mail, Facebook, Instagram, cokolwiek, zapraszamy bardzo serdecznie. Nasze DM-y są otwarte. Dokładnie. To Kuba się zajmuje odpisywaniem głównie. Tak. I tak naprawdę nie jest to może jakaś super chronologia ustawiona. Chociaż staramy się mniej więcej, powiedzmy na 2 tygodnie do przodu wiemy, z kim będziemy nagrywać, z kim będą podcasty. Tak, żeby poplanować posty, żebyś ty sobie przygotował pytania i w ogóle wszystko. Więc... Dokładnie, dokładnie tak. Więc to się pomysły same biorą tak naprawdę zewsząd tak. I znikąd. Dokładnie. Kolejne pytanie. Dlaczego nagrywasz przez internet, a nie face to face? Odpowiedź też już padła. No tak, bo my jako jedyni z naszych gości do tej pory mieszkamy w UK. No Paweł jeszcze był, fotograf. A i Polish Remover. Ale Polish Remover też nagrywam przez internet. A tak, dobra. No ale to dystans mimo wszystko. Tak, no bo nie, tak, no i lockdown przede wszystkim. Tak, no, nie można było nigdzie podróżować, nie można było... myślę, że ten lockdown w Anglii był dużo bardziej surowy niż w Polsce. I został dużo później zdjęty przede wszystkim, tak naprawdę od tygodnia. Założony.
niedużo później, chyba tydzień. Mi się wydaje, że już w Polsce dwa tygodnie przed tym, jak ja zacząłem, właśnie miałem lockdown u siebie w Cardiff, i dwa tygodnie wcześniej już w Polsce zaczęły być wprowadzane jakieś ograniczenia. Mhm. Ale w każdym razie w Londynie dopiero w zeszłym tygodniu, w piątek, zdjęli ograniczenia, tak? W Cardiff dalej. Ograniczenia w sensie takim, że mamy otwarte puby, tak? Mhm. Powiedzmy, nadal trzeba w transporcie publicznym jeździć w maseczkach. Tak. No i widać, że tutaj ludzie są, myślę, bardziej trochę odpowiedzialni, no bo... Czy ja odpowiedzialność, no w sumie... to jest, jak to mówią, overstatement. Dokładnie. No ale no, tu widać ludzi, którzy noszą te maseczki. Nie wszyscy noszą je poprawnie, ale są. Tak. No, nie oszukujmy się. No tutaj kierowca potrafi nie wpuścić do autobusu, jak się nie ma maseczki. No i bardzo dobrze. No, tak, uważam, że tak powinno być, bo to jest bezpieczeństwo i jego, i twoje, i innych pasażerów. Więc... Dokładnie. Dokładnie. No. Kolejne pytanie. Dlaczego w twoich podcastach nie ma wideo? No już jest. Już jest. Nie, no ale tak na serio, no podcast to jest podcast, tak? No podcast... Tak, skupiamy się na audio mimo wszystko, nie? To jest nasze pierwsze wideo. Dokładnie. Podcast właśnie z obrazem wideo, więc... czy będą w przyszłości takie? No mam nadzieję, że będą. Mam nadzieję, raz że będą. Czas, raz na jakiś czas. Odcinki specjalne. No niestety mam ten problem, że no niestety ja mieszkam w Wielkiej Brytanii. Nie każdy w Wielkiej Brytanii mieszka i nie każdego da się tutaj złapać. Chociaż no mam nadzieję, że może w przyszłości, może już niedługo uda się powiedzmy zrobić jeden, dwa wyjazdy do Polski, żeby zrobić nagrania z kilkoma osobami, żeby były na przyszłość. Tak? No. Więc myślę, że no to jest kwestia czasu? Pieniędzy i chęci też. No chęci zawsze jest. Nie? No nie tylko moich, tak? No właśnie, bo nie wszyscy chcą się spotykać face to face. Dokładnie. I tyle tak naprawdę. No to nie ma więcej co dodać. No, tak naprawdę była jedna rozmowa, którą mieliśmy nagrać z kamerki internetowej z Przemkiem Staroniem. Nawet mnie o tym nie mówiłeś. Tak, mieliśmy to nagrać w ten sposób, ale ze względu na to, że wyszło bardzo długo, no to nie wyszło, tak? No bo tak. Nie wszyscy wiedzą, bo z Przemkiem Staroniem się, czy tak powiem, skontaktowałem przez parę innych osób. Przemek Staroń pracuje nadal w sztabie Szymona Hołowni. Szymona Hołowni, tak. Bardzo fajna rozmowa, dwugodzinna. Tak, to był, szczerze mówiąc, to był mój chyba jeden z ulubionych podcastów, jeśli nie ulubiony. Przesłuchałeś cały? Przesłuchałem cały. To dobrze. W dwóch sesjach, ale przesłuchałem. Łącząc się z Przemkiem, rozmawialiśmy, jak będzie wyglądała cała rozmowa. W ogóle bardzo mnie zaskoczył, bo rozmawialiśmy tego samego dnia rano, że chcę z nim porozmawiać, mówił, że nie ma problemu, znajdzie czas i da mi znać. No i spodziewałem się, że będzie to powiedzmy w ciągu następnych 2-3 dni, a że to było 5 dni przed wyborami, więc trzeba było to zrobić jak najszybciej. No tak, bo potem cisza wyborcza, nie? Dokładnie. No i dlatego publikowany został w piątek, tak? Jako też odcinek specjalny. Dokładnie. Pierwszy odcinek specjalny, no i rozmawialiśmy na ten temat, że chcemy zrobić ten podcast powiedzmy 30-40 minut. Tak, miałeś 5 pytań przygotowanych? 7. 7. Zadałem 3. A podcast trwał 2 godziny. To znaczy, zadając pierwsze pytanie i słuchając odpowiedzi Przemka, wiedziałem, że ten podcast się nie skończy w pół godziny. No tak. Bo pierwsze pytanie zajęło 15 minut. Ale... Świetnie mówi, naprawdę, o tej sposobie uczenia się. Tak, sposobie uczenia, tak. Efekt wow. Tak, to jest, no... Wow. Jeżeli ktoś kiedykolwiek będzie miał okazję porozmawiać z Przemkiem, to pytajcie dużo, bo on ma bardzo wielką wiedzę. Mądry człowiek. Tak, bardzo zdecydowanie. Pozdrawiamy cię, Przemku. Tak, serdecznie. No i dokończając wypowiedź, dlaczego nie było wideo, tak. Bo było za długo, więc... No niestety mój komputer jeszcze by nie udźwignął tego długiego renderu, więc zdecydowaliśmy po prostu, że nie będziemy publikować wideo, dlatego wzięliśmy tylko samo audio, które trafiło na Spotify. I tak naprawdę to ten podcast na Spotify ma jak na razie najwięcej wyświetleń, bo prawie 2000. To ładnie, nie mówię świetnie. Przez ten podcast bardzo dużo subskrypcji przyszło na Spotify, więc super. Bardzo się cieszę. Fajnie, że jesteście aktywni. Subskrybujecie, zapraszam oczywiście.
do subskrybowania. To nam też pomaga, wiemy, że mamy dla kogo robić. Tak, to jest straszna motywacja dla nas i też inspiracja. Pomimo, że to jest tylko cyferka, nic naprawdę na tym nie zarabiamy. Ale daje taką satysfakcję i po prostu sprawia, że mamy ochotę dalej robić to, co robimy. Dokładnie. I dziękujemy wam bardzo za to serdecznie. Dokładnie tak. Kolejne pytanie, bo niektórzy wiedzą, niektórzy nie. Mieszkamy w Anglii, tak? Tak, to już mówiliśmy na samym początku. Mieszkamy w Polsce. O, dobra, no. Wielka Brytania? Tak, Wielka Brytania. Dobrze, to Wielka Brytania. A spróbowałbyś Walijczykowi powiedzieć, że mieszka w Anglii, nie? Bardzo chętnie. Znaczy, no pewnie bym nie wyszedł sam na własnych siłach. Nie. W każdym razie, mieszkamy w Wielkiej Brytanii, tak. Co prawda oddaleni od siebie o 4 godziny jazdy, o czym też rozmawialiśmy. Dokładnie. No i pytanie, jak znaleźliśmy się w Wielkiej Brytanii? To pozwoli, że ja zacznę. Bardzo proszę. Ja tu przyjechałem na studia, o czym też rozmawialiśmy w pierwszym podcaście. Zapraszamy do posłuchania, jeśli chcecie całą historię usłyszeć. No ale w skrócie, przyjechałem tutaj na studia w 2017 roku. No i tak się osiedliłem, zostałem i jest mi tutaj dobrze. I teraz sobie normalnie pracuję. A skąd ja się wziąłem w Wielkiej Brytanii? Ja jestem tutaj już trzeci raz. Trzeci raz się znalazłem w Wielkiej Brytanii. Pierwszy raz pojechałem do pracy zaraz po studiach, zaraz po szkole średniej, a że wakacje po szkole średniej są długie, 4 czy 5 miesięcy, już nie pamiętam, to po prostu postanowiłem wykorzystać je w miarę produktywnie, przyjechałem tutaj po prostu do pracy. Który to był rok? 2012. No to... Potem rok później, po pierwszym roku studiów, też tutaj przyjechałem. Zostałem trochę dłużej, byłem prawie pół roku. W przerwie między studiami? Czy... Tak, w przerwie między studiami, tak. No zostałem trochę dłużej, tak, no bo nie byłem na pierwszych studiach, które te studia potem w ogóle rzuciłem. No, mniejsza. Ciekawe, co to było. I to był 2013 rok. No potem wróciłem do Polski i zacząłem pracować w Polsce. Pracowałem w banku bardzo długo, prawie 5 lat. No to ładnie. No i trafiła się okazja wyjechania tutaj do pracy, tak. Więc po prostu pojechałem tutaj do pracy. I już zostałem. Już zostałem, to był grudzień 2018 roku. Dobrze ci tu? Dobrze. Cieszę się. To jest najważniejsze. A tobie dobrze? Tak, mi jest też dobrze. No i tak się wybieramy niedługo do Polski, o ile się nie okaże, że... Druga fala nadejdzie. Nie trzymamy kciuki, żeby nie było, bo się zdenerwujemy. Tak. Znaczy ja co prawda jeszcze biletów nie mam kupionych, więc no... Chociaż nie, no liczę na to, bo moja mama to już płacze. No, moi rodzice tak samo. I mój pies. Jakiego masz psa? Kawaliera. Jan Bernardyna. O mój Boże. No, jest mega. O. Strasznie się cieszę, jak przyjeżdżam. Ale moje Majki tak samo. To jest w ogóle, ona nazywa się Majki. A mój pies nazywa się Benek. Benek. No Bernardyn Benek. Fajnie. No to jest taki duży misio, nie? Tak, jest duży misio, bo lubi się przytulać. No, taka przytulanka. No Majki się tak samo zresztą. Tylko co jest śmieszniejsze, on nie bardzo sobie zdaje sprawę z tego, jaki jak jest duży. No. I bardzo często na przykład moja mama czy moja siostra, bo no wiadomo, no nie są mojej postury. No ciężko im na przykład utrzymać psa, tak? No bo ten pies no, potrafi. No, tak, bo on jak się, wiesz, na tylnych łapach stanie się oprze na... No to jest wyższy ode mnie. No. No właśnie, to jest masa, nie? Dokładnie. No tak z 80-90 kilo. O Boże, aż tyle? No. To jestem w szoku teraz. Nawet nie byłem, nie wiedziałem, że aż tyle. O Boże. Ma 11 lat? No to już też ładnie. No ale to jest pancerny pies. A, wiesz. No. Jeszcze pożyje. Tak, więc on się jeszcze nigdzie nie wybiera. Tak naprawdę to wszystkie pytania, jeśli chodzi o Q&A. No, ale ja postanowiłem sobie jeszcze troszkę z tobą porozmawiać. Tak, chcesz mnie jeszcze wykorzystać, póki jestem, tak? Tak, dokładnie. No mamy lockdown. Mam nadzieję, że się powoli ten lockdown kończy. Tak, oby już 3 wracam do pracy ponoć. Sierpnia, tak. Już otwierają puby w Walii, bo jestem barmanem. Na tym dancingu. Tak, tak, jestem barmanem na tym dancingu.
Też już nie mogę się doczekać, aż wrócę do pracy, szczerze mówiąc, już mam dość tego lockdownu. Było fajnie przez pierwsze 2 miesiące, ale później już nie było tak. No mnie ściągnęli do pracy, bo mówili, że jest dużo pracy, a po pierwszym tygodniu okazało się, że wcale nie. Ale przynajmniej masz zajęcie, nie? No ale muszę wstawać rano. Ja ci powiedziałem, jakie ja mam stanowisko, wstawanie rano. Nie, nie lubię wstawać rano. 7 rano to nie jest dobra pora na stronę. Jeszcze jest chłodno na dworze. Ja dzisiaj wstałem, która to była 7.30. To jeszcze było tak chłodno, cudownie, a potem pewnie spać dalej. No, teraz termometr pokazuje nam w mieszkaniu 28 stopni. This is too much. Zdecydowanie. To nie jest dobra pogoda, zwłaszcza w Londynie, gdzie... Tak. Co prawda jest, akurat ja mieszkam w okolicy dość zielonej. Jest dużo cienia. Jest dużo cienia, ale tak. jednak temperatura robi... I do tego mówisz okna od południowej strony. Tak. Wszystkie okna, wszystkie wiatraki są włączone. Tak. A i tak jest gorąco. I tak jest gorąco. No, wracając do pytania. Mam nadzieję, że ten lockdown się niedługo skończy. Abstrahując od Polski, jaka będzie twoja pierwsza destynacja, gdzie pojedziesz na, powiedzmy, wakacje? Jestem w wakacje. Nie zastanawiałem się nad tym. W sumie mój kuzyn ma w przyszłym roku ślub w Australii, więc może uda mi się tam pojechać. Ja już w tym roku miałem pojechać na trip, na taką wycieczkę na koniec studiów razem z moją przyjaciółką Natalią. Na 3 tygodnie do Korei, do Japonii i do Australii właśnie. No ale stała się pani korona i nie pojechaliśmy, więc może uda mi się do tej Australii polecieć. To byłoby takie, no, moje marzenie tymczasowe. Bo w Australii już byłeś. Tak, w Australii już byłem w 2013 roku i obiecałem mojej ciocie, która tam mieszka już od x lat, że wrócę do niej i może uda mi się właśnie wrócić w przyszłym roku. No ale zobaczymy. A jak to u ciebie wygląda? Wiem, że lubisz podróżować też. O Jezu, ja lubię podróżować. No tak naprawdę co roku staram się wyjeżdżać gdzieś na jakieś wakacje. Mhm. Albo powiedzmy na jakiś city break, powiedzmy na parę dni do jakiegoś miasta. Połazić sobie po prostu, tak? Jeszcze jak mieszkałem w Polsce, to staraliśmy się mniej więcej, powiedzmy, raz na kwartał do jakiegoś miasta polskiego wyskoczyć. Tak, na taki weekend, nie? Tak, do jakichś znajomych, czy nawet, nie wiem, wynająć sobie jakiś apartament, połazić po prostu, żeby po prostu odskoczyć od takiego normalnego życia. Zrelaksować się, zrestować jak najbardziej. Dokładnie tak, więc wiadomo, Wrocław, Kraków, Gdańsk, Gdynia, Białystok, polecam wszystkim Białystok. Mimo że tego, że jestem z Białegostoku, ale polecam wszystkim Białystok. Jesteś z Białegostoku? Tak. Myślałem, że jesteś z Warszawy. Bo całe życie praktycznie mieszkałem w Warszawie, pod Warszawą, w Warszawie i okolicach. Ale jestem z Białegostoku, ale polecam wszystkim, bo naprawdę wbrew pozorom, pomimo tego, że Białystok jest na wschodzie, to jest naprawdę teraz przynajmniej dosyć rozwiniętym miastem, nawet powiedziałbym bardzo rozwiniętym miastem, a Stare Miasto wymiata. Moim zdaniem Stare Miasto Białymstoku jest najfajniejsze ze wszystkich w Polsce. Ja jestem z Wrocławia, więc niestety u mnie Wrocław zajmuje pierwsze miejsce. Ale powiem ci, że nigdy nie byłem w Białymstoku. Nigdy mnie też nie ciągnęło, żeby pojechać właśnie tam. Jest bardzo fajnie. Tak jak powiedziałem, Stare Miasto, tam się wbrew pozorom bardzo dużo dzieje, jest bardzo dużo imprez kulturalnych, są mega restauracje, są restauracje kresowe, są restauracje, no jakie chcesz. Brzmi naprawdę super. Ja polecam, naprawdę. Ja byłem turystycznie, pomimo tego, że mam część rodziny, turystycznie w zasadzie, z pracy. Turystycznie. Byłem w Białymstoku. Jest taki hotel, nie pamiętam już nazwy. W Białymstoku, on jest przy samym rynku, przy samym ratuszu, starym ratuszu, tak? No bo teraz, teraz ratusz jest w innym miejscu i tam ten hotel jest zarąbisty, ma w ogóle basen na dachu. O mój Boże, brzmi bardzo taki budzi. I w ogóle jest taki bardzo mega, on jest w ogóle 4 albo 5 gwiazdkowa, ceny są śmieszne. Za dwuosobowy pokój cena kosztuje za dobę 130 zł. To są naprawdę śmieszne pieniądze. Ze śniadaniem oczywiście. Boże, to jest na dole jest jeszcze restauracja, mają tam swoje piwa robią, mają swoje kadzie, tak, są mega. Prowentem bardzo śmiesznej rzeczy. Wiesz co to są sardynki? No wiemy oczywiście. No. Tak, to jest coś takiego, takie malutkie rybki, to się nazywa stynki, to jest suszone. To się je jak chipsy do piwa, zarąbiste, z sosem czosnkowym, mega. O mój Boże.
brzmi dziwnie, ale, ale jest naprawdę interesująco. Do piwa zarąbiste. Bardzo polecam. A propos Białegostoku, tak. Lubię też wyjeżdżać do różnych krajów. W zeszłym roku byłem w Hiszpanii, w Barcelonie. Dwa lata temu też byłem w Barcelonie, tylko po drugiej stronie. Zahaczyłem też Gironę, bardzo polecam to miasto. Tam w ogóle nagrywali Grę o Tron. O, serio? Tak. Niektóre sceny, ale, tak, ale nagrywali. Bardzo fajne miasto. Myślę, że chyba nawet bardziej mi się podobało niż Barcelona. Tak? Bo nie jest to takie miasto turystyczne. Jest to miasto turystyczne. Ale nie jest aż tak obłożone. Dokładnie. Jest dużo, dużo luźniej przede wszystkim. Można sobie spokojnie połazić, więc polecam bardzo Gironę. Większy komfort, nie? Dokładnie. Polecam w ogóle wypożyczyć sobie auto, jeżeli jedziecie w okolice Barcelony i pojedziecie sobie po wzgórzach. Ja bardzo lubię jeździć samochodem. Jasne. Tak jak wcześniej powiedziałem, mamy niestety otwarte okno, bo nie dało mi się tutaj wytrzymać bez otwartego okna. Polecam wypoczyć samochód i pojeździć tam po wzgórzach. Te miasta, miasteczka, te wsie położone na skarpach. W zeszłym roku, dokładnie, w zeszłym roku jak byliśmy z Konradem i Zantem, to wjechaliśmy w ogóle na samą górę. Na samej górze jest klasztor i małe miasteczko. I widać wszystko, widać było to miasto, w którym mieszkaliśmy, czyli Salou. Tam jeszcze było jedno miasto, ale nie pamiętam już jak się nazywało, takie, można powiedzieć takie wojewódzkie bardziej miasto. Większe niż to, w którym my mieszkaliśmy, no i było widać całą panoramę wieczorem na zachód słońca, mega. Bardzo polecam, no i jak ktoś lubi jeździć samochodami, to te serpentyny, wow. Ja uwielbiam tego typu jazdy. Takie klimatyczne, nie? Tak. Byłem jeszcze w Emiratach, byłem w Turcji, byłem w Egipcie, byłem w Tunezji, byłem w Grecji. Bardzo chcę pojechać do Włoch. Jeszcze mi się nie zdarzyło. Ja też. Włochy to po prostu moje, jest na mojej bucket list do pojechania przed 30, bo Włochy od zawsze mi się po prostu podobały. Głównie ze względu na mitologię, bo uwielbiam mitologię, ale Włochy są też mega malownicze. I po prostu jakoś tak włoski język też strasznie mi się podobał. A poza tym jestem też fanatykiem kawy, więc to no też. To wiadomo. Ja już chyba w 3 albo 4 lat planuję właśnie zrobić sobie taki break do Rzymu. No. Żeby właśnie zobaczyć Forum Romanum, Panteon, tak. Wszystkie te takie, można powiedzieć, must-see rzeczy. No, fontannę, Vitrevi, tak. Dokładnie. Ale teraz jeszcze nie, no bo wiadomo, teraz Włochy, korona, nie bardzo. No. Gdzie chciałbym jeszcze pojechać? Może ty powiesz, gdzie chciałbyś pojechać? Tak fest, najbardziej. Tak fest? Ja kiedyś w ogóle chciałem się przeprowadzić, rozważałem przeprowadzenie się na Islandię. Islandia strasznie mi się podobała, bo nie dość, że jest piękna, to jeszcze są chłodniejsze temperatury, a ja nie lubię słońca. Ale słyszałem, że Islandia jest strasznie droga, żeby żyć i nawet żeby pojechać. W ogóle Skandynawia ciągnie mnie do siebie. Szwecja, Finlandia, Norwegia, nawet Dania, nie? I gdzieś tam w ogóle na górę. Na Syberii jeszcze byłem. O, to wczoraj mieliśmy jeździć, jest Syberia. Dokładnie. Na Syberii jeszcze byłem. Takie średnie temperatury około minus 40 stopni. Zarobiście. No to też jest... Tak, bo byłem w grudniu. No, to wczoraj to też jest na mojej liście. Nie, Syberię bardzo polecam. Ja byłem w okolicach Jeziora Bajkał w Irkucku. No i tam tak naprawdę, no to jest chyba najdalszy zakątek świata, gdziekolwiek byłem. Bo tak naprawdę tam z Irkucka do najbliższego, większego miasta jest 2000 km. Tak mniej więcej jak z Warszawy do Londynu. No, takie małe dystanse. Z samochodem tam raczej no, nie, mało kto jeździ. Tak, tak, dokładnie, dokładnie. Tak, polecam Syberię przede wszystkim, bo no, naprawdę jest mega klimat. I chyba jednak, nawet jakbym chciał tam pojechać jeszcze raz, to nawet pojechałbym w zimie, bo jest tam mega klimatycznie zimą. Trzeba tak doświadczyć, nie? Tak, takiego mrozu, który wbrew pozorom nie jest tak nie dospiera tak bardzo jak na przykład w Londynie czy w Polsce. Serio? Tak, na przykład powiem ci taką anegdotę.
byłem na wycieczce z przewodnikiem, z rodzicami, z siostrą. Całą rodziną pojechaliśmy. Całą rodziną, tak. Wspinaliśmy się na takie góry, na góry można powiedzieć. Szliśmy do takiego zamarzniętego wodospadu, który serio był zamarznięty. I akurat świeciło całkiem mocne słońce, byliśmy już powiedzmy prawie na szczycie. I no świeciło mocne słońce, powiedzmy tam było w okolicach minus 25 stopni. Szedłem bez rozpiętej kurtki, z rozpiętą kurtką i bez czapki, było ciepło. No chyba sobie żartuję. Nie, naprawdę. Był fajny, fajnie było rzeźko, ale jednocześnie to słońce sprawiało, że naprawdę ale było ciepło. Był śnieg czy nie było śniegu? Był śnieg. Byłem jeszcze w takich wodach termalnych, gdzie było, wiesz jak to wyglądało? To było po prostu wykopana taka, nie wiem jak to określić, taki dół w ziemi, w której była woda. Naturalna. Przykryta ponad tym była plandeka. Mm-hmm. No. I uwaga teraz, to parowało, wiadomo. No tak. Na zewnątrz jakieś minus 30 stopni, temperatura wody około 30 stopni albo więcej. No taki 60 stopni różnicy. 60 stopni różnicy, tylko najśmieszniejsze było to, że para, która parowała, osadzała się na rzęsach i na włosach. I sklejały się rzęsy. Sklejały się rzęsy, włosy wyglądały tak jak wiesz. Jak na przykład. W kreskówkach bardzo często pokazują, tak. Że wiesz, że jak ktoś wychodzi z podwórka do domu i że na zewnątrz jest zimno, to wiesz, tak, sople moje. Tak, na brodzie, na wszystkim. No. To więcej tak samo wyglądaliśmy. Mam jakieś zdjęcia, to im pokazać tam kiedyś? Mam, ale musiałbym poszukać. Dobra, to jak będziesz miał tam czas, to podeślij, bo chcę zobaczyć, jak to wyglądało na żywo. Tak, w ogóle ja bardzo lubię podróżować, co zresztą chyba zauważyliście. Podróże są mega. Bardzo wszystkim polecam, bo podróże są. Dokładnie. Ja jeszcze jedno miejsce, gdzie od zawsze chciałem pojechać, w sumie dwa, to Machu Picchu do Ameryki Południowej. O mój Boże, od zawsze po prostu byłem zafascynowany tymi starszymi antycznymi kulturami. I Machu Picchu to jest dla mnie taki zenit tego wszystkiego i chciałbym to zobaczyć i gdzieś tam się na lamie przejechać, czy nie wiem, gdzieś, wiesz. Są farmy lam w Polsce. W Bali też jest farma lam. Jest? Jest. W Bali to tylko niedaleko. Nie. Lamy są i alpaki. Moi znajomi, opowiadałem się wczoraj, mieszkają niedaleko St. Davis. Mm-hmm. Tam niedaleko ich jest farma lam i alpak. Tak, możesz się tam przejechać. Powiedz, że... W Polsce to wiem, że są takie farmy, bo moja mama jest nauczycielką klas 03 i właśnie do swojej klasy przed lockdownem jakąś właśnie alpakę sprowadziła i potem dzieci się do niej tak przywiązały, te drugoklasiści, że zaczęły płakać, jak ta alpaka już musiała sobie pójść do domku swojego, nie? Do zagrody. A ona była tam kilka dni, czy ona była parę godzin? No na jeden dzień, nie? Jako takie spotkanie z naturą, czy coś takiego, nie wiem, nie jestem pewien, jak to dokładnie było. Ale... To nie opluła? Nie, to chyba lamy opluły. Lamy tak, ale nie wiem, alpaki nie? Alpaki? Nie wiem. Nie wiem, alpaka to taka... Nie wiem, alpaki. A alpaka to taka mini lama? Nie wiem. No tak. Nie wiem, może jak wy wiecie, to powiedzcie. Tak, to oświetlcie nas, proszę. Tak. No to tak, o podróżach trochę sobie porozmawialiśmy, to teraz jakie mamy plany na przyszłość? To może zapytam inaczej, jakie są twoje plany na przyszłość, ja powiem jakie są moje, tak. A potem powiemy jakie są plany, jeżeli chodzi o podcast. Moje plany na przyszłość, ja właśnie skończyłem studia, jak dobrze wiesz, i nie mam jakiegoś długoterminowego planu na razie, na pewno w ciągu następnych kilku lat już chciałbym kupić sobie tutaj dom, czyli zostanie mieszkanie. No, tak mi się wydaje, że tutaj jest moje miejsce, przynajmniej na razie, bo Polska jakoś osobiście nie czuje się, żeby po tych wyborach jakoś, żeby tam wracał zbyt szybko, ale tak, tutaj jest mi całkiem dobrze, mam swoich znajomych. Tego planuję w ciągu najbliższego, nie wiem, może roku jakiś biznes mam otworzyć. Tylko pomysł na sklep. Tylko podcastu nie. No nie. Zostaniesz ze mną. Nie no, oczywiście. No mam nadzieję. Nie no, bardziej. Może kiedyś, jak nauczę się edytować audio, to wiem, coś swojego otworzę. Nie no, nie.
nie mam głosu radiowego tak jak ty. I tak wyglądają moje plany. Na razie po prostu żyję z dnia na dzień i cieszę się tym, jak jest. No. Okay. A jak u ciebie to wygląda? Moje plany na przyszłość to jest bardzo ciekawe pytanie. Mm-hmm. Bo ja raczej nie planuję na więcej niż rok do przodu. Chyba, że planuję podróż, to wtedy tak. Tak. Ale no czasami się zdarza korona, to się nie da. Mesrona? Dokładnie. Nie, raczej staram się nie planować jakoś tak super do przodu. Bo życie i tak swoje plany ma. Dokładnie. Nie? Nawet nie wiem, ja jakoś nie wierzę, powiedzmy, jakieś tam przepowiednie i jakieś siły nadprzyrodzone, że to wszystko już jest zaplanowane dawno. Myślę, że sami jesteśmy panami swojego losu, więc... No, jak to mówię, jak sobie pościelasz, tak się wyśpisz. Dokładnie. Więc na razie staram się robić, co robię. Przed właśnie chwilą być szczęśliwym, nie? Dokładnie. Jeżeli chodzi o jakieś plany, to myślę, że są to bardziej życzenia niż plany. Mhm. Więc chciałbym, żeby tak było. Mhm. Ale jak nie będzie. Ale jak nie będzie, to nie będzie mi źle. Mhm. Teraz jest mi całkiem nieźle. Mhm. Nie narzekam. Ale tak chciałbyś się podzielić jakimś takim jednym życzeniem? Jezus! Z naszymi słuchaczami i ze mną? Jak nie, to nie musisz, nie? Nie, ale tak się zastanawiam, czy mam jakieś takie życzenie, które chciałbym, żeby się spełniło już teraz. Chciałbym mieć milion subskrypcji na YouTubie. Ale to pewnie jeszcze nie. W swoim czasie. Dokładnie. Nie? Ale nie, myślę, że niczego mi teraz nie brakuje. Jeżeli chodzi o takie rzeczy, nie wiem, nawet niematerialne, materialne. Mieszka by fajnie było mieć. Tak. Okay. Fajnie by było mieć jakiegoś zwierzaka. Tutaj niestety nie jest tak łatwo, jeżeli chodzi o zwierzaki w mieszkaniu. Tak, właściciele rzadko kiedy pozwalają rzeczywiście na posiadanie zwierzaków w mieszkaniu. Dokładnie. Myślę, że jedynie czego mi brakuje, to chyba kontaktu takiego fizycznego z rodziną. Tak, to z tym też ja, z tym też czasami. Nie powiem, że mam problem, ale też mi czasami tego brakuje. No tak. Wiadomo, jak się mieszka za szczególnie w innym kraju, to z tym trzeba się zmierzyć. Dokładnie. No podejrzewam, że gdyby nie ten lockdown, no to pewnie ostatnio byłem w Polsce w styczniu, więc myślę, że od stycznia do teraz pewnie jeszcze ze dwa razy bym był w Polsce. A to często do Polski jeździsz? No mniej więcej raz na kwartał. Dokładnie. Ja w sumie w Polsce bywałem raz na... Może nie raz na... Ale tak 2-3 razy w roku tylko. Może nie ja jeżdżę co kwartał, ale przynajmniej z moimi rodzicami, czy powiedzmy z siostrą, staramy się spotykać więcej raz na kwartał. Na przykład oni przyjeżdżają do mnie, ja do nich, więc... Tak się wymieniacie. Dokładnie, staramy się, żeby to było jakoś powiedzmy w miarę rozsądnie, tak? No wiadomo, że nie pchamy się w terminy, które są, wiesz, najbardziej oblegane i są najdroższe, no bo wszystko jednak trzeba brać z dowozu. Bo sami mogą kosmiczne ceny osiągnąć. Dokładnie. Tak jak ci opowiadałem wczoraj, jak się przeprowadzałem, taniej było wziąć British Airways Business Classem niż Ryanaira z bagażami. No, opowiadałeś. Co też jest śmieszne, uważam. No, dokładnie. Jakie są plany na przyszłość, jeżeli chodzi o podcast? Jakie są twoje plany, jeżeli chodzi o podcast? O mój Boże, nie przygotowałeś się na to pytanie? Na pewno zostanę tutaj z Tobą i będę Ci pomagał, bo bardzo przyjemnie mi się właśnie z Tobą pracuje. Tak to myślę, że systematyczne prowadzenie tych social mediów i powoli zdobywanie więcej... Nie chcę też, żeby to tak zabrzmiało, że zdobywanie większej ilości, wiesz, cyferek, tych followersów. No ale mimo wszystko to jest dla nas motywacja, tak jak mówiliśmy, że... Mówimy, że mamy dla kogo robić. Tak, pomimo tego, i tak naprawdę, to podoba. Gdzieś to słyszałem, tylko nie pamiętam, kto to powiedział, że tak naprawdę no, będziemy robić, dopóki będą komentarze i pozytywne, i negatywne. Mm-hmm. Tak, nawet jak będą negatywne, to nadal są osoby, które to oglądają, słuchają. A konstruktywny krytycyzm? Tak, nie wiem, jak to po polsku powiedzieć. No, krytyka konstruktywna jest zawsze mile widziana, czy pozytywna, czy negatywna, więc jakbyście mieli jakiekolwiek właśnie komentarze, czy cokolwiek, to zapraszamy do dodawania nam feedbacku, który bardzo się przyda. Zdecydowanie. No myślę, że może zabrzmi to trochę tak wyniośle,
ale myślę, że się troszkę poprawiliśmy, co, jeżeli chodzi w porównaniu od tego odcinka z tobą i do ostatniego odcinka tak, z tobą. Tak, myślę, że zdecydowanie, bo i tak z kwestii wizualnej, czy te grafiki mają taki jakby running theme, jeśli chodzi. Też tak estetycznie to wygląda, audio też lepiej brzmi i no mimo wszystko z doświadczeniem coraz więcej doświadczenia zdobywamy. No to wiadomo, że zawsze doświadczenie Kuba robi swoje. Dokładnie, dokładnie. Kuba i tak bardzo dużo pomógł ze stroną, bo że tak powiem, mi zrobienie i tak strony, postawienie strony zajęło bardzo krótko, tak? Ale on zrobił to w ten sposób, że fajnie to wygląda, fajnie to działa. Jest taka przystępna. Dokładnie, dokładnie. No strona jest bardziej taką informacyjną, więc tam możecie znaleźć wszystkie odcinki, spis odcinków, tak. Możecie skontaktować się z nami przez stronę, więc zapraszamy. Tak, cokolwiek zapraszamy do... To co Kuba? Nie wiem, ile już rozmawiamy. Ja też nie wiem, nie mamy żadnego timeru. Wiemy, godzinę. No, prawie. To już ładnie, nie? No. Nie wiem, czy coś jeszcze chcesz dodać. O co chcesz mnie zapytać? O mój Boże, nie wiem. A w jakim sensie? Jakimkolwiek. O! Dlaczego wybrałeś na przeprowadzenie się tutaj? Dlaczego wybrałeś Londyn, a nie jakieś inne? Bardzo lubię Londyn. Bardzo lubię to miasto, pomimo tego, że jest gigantyczne i mieszka tu około 10 milionów ludzi. Nie znam dokładnych liczb, nie pamiętam. To jest straszne, naprawdę. Ja wczoraj jak jechałem, ja w Londynie byłem, nie wiem, 2-3 razy do tej pory i ja dalej niż Tower Bridge nie zajechałem w drugą stronę King's Cross, nie? I jak wsiadłem właśnie w pociąg, to już do ciebie tutaj, to nie wiedziałem, gdzie jadę, nie wiedziałem, jak mam jechać i po prostu czy do dobrego pociągu wsiadłem, było straszne i wylądowałem na jakimś nie wiadomo gdzie i tylko pisałem do ciebie, Mateusz, gdzie jesteś, zgubiłem Mr. Barclaysa. Mimo tego, że mówiłem ci, jakimi drzwiami wyjść, to i tak wyszłeś innymi, wyszedłeś. Tak, ale znaleźliśmy tak, ale całe szczęście. To ja ciebie zapytam w takim razie. Tak. Tylko zastanowię się najpierw o co. Co po studiach? Jak już mówiłeś o biznesie. Tak. W moim biznesie, że chcesz może jakiś biznes otworzyć. Zastanawiałeś się w jakiej dziedzinie? Tak. Miałem jakiś czas temu pomysł na otworzenie sklepu połączonego z takim community centrum. Że z kolei jakby wchodzisz, masz sklep i później jest taka kurtyna za ladą i idziesz sobie, tam masz jakieś workshopy z jakiejś medytacji, czy z nie wiem, składania tarota, coś takiego. I też takie community center, że ludzie mogą sobie przyjść, tam zawsze jest kawa do zrobienia, zawsze są ciasteczka, po prostu taki spocik do spędzenia czasu, dobra muzyczka wyleciała w tle i takie. Fajnie. Ja zawsze chciałem otworzyć bar, ale taki bar... branżowy, w sensie takim, ja bardzo lubię wyścigi. Chciałbym, żeby to był taki bar, wiesz, dla racerów, no nie? Że leci F1 w kółko, albo inne wyścigi, wiesz, siedzenia można robić się z siedzeń. Może niekoniecznie, bardziej nie? Chodzi mi o to, żeby można było przyjść, obejrzeć na przykład sobie wyścig, wiesz, żeby leciały zawsze, może było się napić tego piwa i tyle. No, powiem ci, że otworzenie baru też mi chodziło po głowie. Moja koleżanka Natalia, o której ci mówiłem, którą sobie też pozdrawiam, jeśli to ogląda, wpadła na super pomysł otworzenia właśnie baru w Polsce. Nie wiem, czy mogę zdradzać jej sekrety teraz. Zdradzaj. To czas na spill the tea. Wpadła na pomysł otworzenia baru właśnie w Polsce, który nazywałby się Teoria. Bo w teorii wszystko wydaje się prostsze. No tak. I to byłby taki bar stylizowany na te bary brytyjskie, że byłby właśnie brytyjskie piwo, byłby Guinness, byłby różne te inne rzeczy, ale też byłyby takie drag shows, jakieś karaoke, te noce tematyczne. Tutaj high school musical, tutaj jakiś K-pop, tu coś jeszcze, jakieś szalone lata 80, 90,
I też coś na w tym deseń bym chciał otworzyć, ale nie chcę po prostu bezczelnie ukraść nie pomysłu, nie? No chyba, że wejdziecie w spółkę. No chyba, że wejdziemy w spółkę, no co nie byłoby taką złą opcją, nie? Ja tam wiesz, head barman. Zadam ci jeszcze jedno pytanie, takie już poza konkursem. Mieszkasz w Walii. No poza konkursem tak wiesz, tak teoretycznie, dokładnie. Poza konkursem w sensie w cudzysłowie. Mieszkasz w Cardiff. Jakbyś miał kogoś zaprowadzić, kto nigdy w Cardiff nie był, to gdzie byś kogoś zaprowadził, tak żeby mógł wiedzieć, że jest w Cardiff? Myślę, że zaprowadziłbym kogoś na Cardiff Bay. I to jest taka jakby zatoczka, gdzie są wszystkie, jest większość takich restauracji, taka, to mi się kojarzy z taką miejscowością trochę nadmorską, jak, że są takie właśnie restauracyjki, jakieś kluby i w ogóle wszystko. I do tego jest to Welsh Millennium Center. I do tego jest jeszcze Glee Club i to jest takie typowo miejsce, wydaje mi się, w Cardiff. Albo na Barre Island, gdzie kręcili ponoć Gavina i Stacey. Co to? A, to taki dość popularny, chyba walijski nawet, właśnie serial komediowy, jakiś taki sitcom. Tylko nigdy nie oglądałem, ale jak wyszedł jakiś odcinek specjalny na zeszłe święta, właśnie Gavina i Stacey, to wszyscy Walijczycy się jarali, ale o co chodzi, bo nie wiem. Także ponoć jest popularne, nie wiem, nie oglądałem, ale właśnie albo Barre Island, albo to, albo Sailor Street, tam gdzie jest mój bar. Ja na pewno nikogo nie zaprowadziłbym pod Big Bena. Bo Big Bena wszyscy... Nie, bo Big Ben jest w remoncie. Od dwóch lat. Tak, Boże, pamiętam, jak pierwszy raz przyjechałem do Londynu w 2017. Od 17. Nie 17. W 2018 jak przyjechałem. Właśnie miałem nadzieję, że zrobi, jak każdy po prostu turysta, że zrobię sobie zdjęcie po drugiej stronie Tamizy i będzie Big Ben w tle, nie? A tu do domu Big Ben w remoncie. W tym boksie, nie? Nie wiem, czy zaprowadziłbym kogoś też pod Buckingham, bo tam jest po pierwsze strasznie zawsze dużo, z bardzo dużo ludzi, a po drugie, no tam oprócz tego budynku to chyba nic ciekawego nie ma. Nic nie ma, no. Jedyne, może... gdzie bym zaprowadził, mam taką powiedzmy trasę, to się nazywa, nie pamiętam jak, ale jest, jest taki deptak, można powiedzieć, i on idzie od stacji London Bridge do Tower Bridge, przy rzece. Yeah, no. I tam jest mega fajnie wieczorem, bo widać i City of London, widać Canary Wharf, widać... Tak, Tower of London też. Tower of London, Tower Bridge, jest też ratusz londyński. Jest tak kółeczko, tamta trasa, nie wiem, może ma z 2 km. No to ładnie. To właśnie to była chyba pierwsza trasa, gdzie ja byłem właśnie, jak byliśmy w Londynie z Natalią, to się przeszliśmy na drugą stronę Tamizy, tam gdzie było SeaWorld. Tak, po tej stronie i tam po prostu się idzie do Tower of London, bardzo przyjemnie. Tak. I tam jest też to muzeum, gdzie jest wstęp za darmo, gdzie te obrazy Picassa były... Nie, to jest Tower Bridge. To jest, Boże, nie Tower Bridge, tylko... Wiesz, taki box, który... Tak, to jest na... Boże, Trafalgar Square. O, na Trafalgar Square bym też ludzi zaprowadził. Trafalgar Square jest bardzo ładny. Na Trafalgar Square? Gdzie to jest? Tam jest National Gallery. Ale nie, mi chodzi wzdłuż tego deptaka, jest taki... Nie pamiętam. A, ty nie pamiętasz. No nieważne, ale na Trafalgar Square też byłem. Na Soho zaprowadził. Soho też jest fajne. Do Hyde Parku może? Nie lubię parków. A, nie lubię parków. No. w Hyde Parku byłem raz, jak był Winter Wonderland. No, jak było? Jak nie było? Polecam. A, nie polecasz. Mega dużo ludzi. Ja w ogóle nie lubię bardzo tłocznych miejsc, a tam po prostu nie dało się przejść. No, to był pan trochę. No, zwłaszcza, że wszystko w tym czasie jest tam bardzo drogie. Oczywiście. To jest, Winter Wonderland to jest po prostu takie wielkie, wesołe miasteczko w zimę. Tak. No, są różne stregany, jest lodowisko. No właśnie, miałem pytać, czy mieliście też lodowisko, bo my w Cardiff jest lodowisko, ale w Winter Wonderlandzie lodowisko kosztuje 30 funtów za godzinę. Excuse me?
dokładnie. Nie, to jest przesada, naprawdę. Jak kłamie, to mnie poprawcie, ale przynajmniej ja tak słyszałem. No to jest strasznie drogo. No bez przesady. Znaczy 30... Mógłbym zrobić przesadę za 30 minut. A, tak. No, to bardziej. A, i polecam też ewentualnie przepłynąć się Riverbusem. Mm-hmm. Z Greenwich. Greenwich Town, też bardzo ładne miasteczko w Londynie. Z Greenwich Town do samego centrum. Mm-hmm. Bo to jest taki jakby... może nie katamaran, ale to jest taki... Wygląda jak autobus, tylko pływający. Taka łódeczka, nie? I to płynie też pod Tower Bridge, więc można też fajne rzeczy zobaczyć. Jak ktoś lubi takie bardziej nowoczesne rzeczy, to polecam Canary Wharf. To tam mnie chyba nie było. Biznesowe centrum Londynu, mm-hmm. tak? Czyli masz jakiego rodzaju banki, jakieś instytucje takie znane na cały świat. No. Tak naprawdę każdy bank, jak ci przyjdzie do głowy, międzynarodowy, to ma tam siedzibę. Mm-hmm. Super. Taka dzielnica wieżowców po prostu. No i tam też jest Gherkin? Nie, Ogórek nie, to jest City. A, to jest City. Tak, bo w Londynie są dwie takie dzielnice biznesowe, jest City of London i Canary. A, i Canary, dobra. Ja zawsze, jak kiedyś oglądałem taki serial, który jest jednym z moich ulubionych serialów, nazywa się Sense8, nie wiem, czy kojarzysz. Świetny serial, nagrany przez te siostry, co nagrały Matrixa. Bachowski. Tak, to byli bracia, ale są siostrami. Obydwie. I właśnie nagrały ten serial genialny i tam była taka jedna scena, jak ta Riley, jedna z bohaterek, siedzi na Primrose Hill w Londynie. I to jest po prostu mój spot, gdzie ja tam chcę pojechać i zrobić sobie zdjęcie. Tak, bo tam widać cały Londyn stamtąd. I po prostu pięknie to wygląda i właśnie jak następnym razem przyjadę, to będę chciał się tam wybrać. Jak ktoś chciałby przyjechać do Londynu, zapraszamy bardzo chętnie. Możemy się spotkać, może na jakieś piwo pogadać. Zapraszamy. Pokażę parę ciekawych miejsc. Pewnie. To mi też... A ty do Cardiff. Tak, a ja do Cardiff. Dobra, no to co Kuba, no to chyba w takim razie mamy wszystko, co chcieliśmy poruszyć. Obgadamy to, co miało być obgadane. Dokładnie. Oglądacie to w piątek, w sobotę, przepraszam. Tak. W sobotę, więc macie jeszcze spokojnie, jeszcze zanim na jakąś imprezę, albo po drodze, można coś tam, czy tam kobiety, jak się będą malować, szykować, panowie, jak się będą grać na konsoli i czekać na swoje kobiety. Na imprezę? Teraz? Poruszam bardzo fajną kwestię, jeżeli chodzi właśnie o tego typu rzeczy z Food Emperorem, bo ja na przykład tak trafiłem na jego filmy, to było może czwarta albo piąta nad ranem po imprezie. A, to opowiadałeś mi wczoraj, no. Dokładnie. Więc po imprezie okej. Na imprezie, tak. Nie wiem, może raczej bym nie słuchał, raczej wolałbym się pobawić. Ja również. Jasne, Kuba, no to ja Ci bardzo dziękuję za rozmowę. I też dziękuję za zaproszenie tutaj. Zapraszam częściej. Postaram się. Tak. No i Wam też bardzo dziękujemy za wszelkiego rodzaju subskrypcje, feedbacki, wiadomości, lajki. To też nas bardzo motywuje. No i kolejne odcinki już niedługo. Co czwartek o 20. Co czwartek o 20 i dziękujemy za wytrzymanie z nami do końca. Tak jest. Dzięki, Kuba. Dziękuję bardzo.